Miałam co prawda nadzieję, że skoro dzisiaj jest czwartek, to omówimy sobie zwiastun, ale produkcja chyba coś mocno przycina, bo zwiastun, który ostatnio pojawiał się co środę wieczór, dotychczas się nie pojawił. Nic jednak straconego, bo mam dla was naprawdę multum wiadomości i wszystkie są równie mocne. Oczywiście nie mogę wam przekazać wszystkich dzisiaj, ale tydzień ma 7 dni i jakoś sobie z tym poradzimy. Chociaż niektórzy z was pisali, że ten sezon jest nudnawy, bo rolnicy nauczeni doświadczeniem swoich poprzedników z 7 edycji, wiedzą, żeby bardziej cedzić słowa i żeby kryć się ze swoimi dziwnymi zachowaniami do momentu, kiedy kamery już opuszczą gospodarstwo. Niestety panowie kamerzyści muszą kiedyś spać, dlatego zawsze pozostaje ten czas, do kiedy warto się wstrzymać. I to jest oczywiście prawda, bo uczestnicy musieliby być totalnymi imbecylami, żeby z wiedzy wcześniejszych edycji nie skorzystać, ale mimo wszystko uważam, że w tym sezonie sporo się dzieje. Nie jest to oczywiście tyle co w legendarnym 5. sezonie, ale mimo wszystko sporo. No może Stasiulek jest tym, który najbardziej się pilnuje i chyba nawet z kandydatkami ustalił sobie, że wszystko dzieje się poza kamerami, a jak nagrywają, to gramy w kulki w dworcowym ogrodzie, żeby było tak nudno, żeby nie było nawet z czego powycinać, żeby skleić z tego jakiś skandal. U niego to widać aż za bardzo, bo im dłużej tam są te kandydatki, tym pewniejsze się wydają i tym bardziej odpowiadają na pytania jak Stasiulek, zaś do niego mówią rzeczy, które nie pokrywają się zupełnie z tym, co pokazują kamery. Może to jednak cwana bestia jest, choć poczucie humoru ma dosyć dziwne, co widać po żartach, które zamieszcza na Insta. Większość z nas by się nie śmiała. Za to największym zaskoczeniem w odczuciu widzów jest w tym sezonie Kamil. Ogólnie Kamil to najmłodszy rolnik wszystkich edycji. Był ktoś w podobnym wieku, w którychś wizytówkach, ale nie przeszedł dalej. Także faktycznie Kamil jest najmłodszy. I spodziewaliśmy się bardziej, że wyjdzie jakieś szydło z worka przy tym Kamilu, że okaże się być niedojrzały, dziwny, infantylny, albo że faktycznie to rodzice chcą, żeby znalazł tę żonę, a on totalnie tego nie chce. Jednak z odcinka na odcinek Kamil wzbudza coraz większy szacunek widzów. Bo wiecie, my sobie tutaj tak śmieszkujemy ze wszystkich, co nie zmienia faktu, że Kamil zaskoczył. Chłopak jest pracowity, widać, że w większości sam prowadzi to gospodarstwo. Nie to, że jest synem rolników, który od wielkiego dzwonu przejedzie się traktorem przed kamerami. Do tego Kamil ma wysoką kulturę osobistą, co było widać w jego zachowaniu wobec kandydatek. W ostatnim odcinku, kiedy Justyna, którą przecież jeszcze od listów określał mianem faworytki, a później kiedy zobaczył ją na żywo, to uczucie się jedynie spotęgowało, więc kiedy dziewczyna nagle drugiego dnia na gospodarstwie oznajmiła, że nic z tego i że jedzie do domu, Kamil uszanował tę decyzję, choć widać, że było mu przykro. Sam powiedział jej zresztą, że może mógł się bardziej postarać, ale szanuje jej uczucia. Nie robił z tego dramy niczym Dave BMW i nie wygląda, jakby miał jakieś zaburzenia psychiczne. Justyna również, mimo że wyraźnie nie nadawała się na żonę Kamila, zachowała się dojrzale, bo dostrzegła to szybko i od razu zakomunikowała Kamilowi, żeby niepotrzebnie nie robić mu nadziei, że ten związek ma przyszłość. Ogólnie mam wrażenie, że Kamil i jego kandydatki zachowują się dojrzalej niż reszta uczestników. Na pewno Lady Kamila, czy Krzysztof ze swoją świtą, nawet Piszczaki, pomimo swojego nadmiernego entuzjazmu wydają się wiedzieć, po co tam przyszły. Ale trudno winić młodych ludzi za nadmierny entuzjazm, bo znudzenie materiałem przychodzi z wiekiem. Na plus u Kamila jest też fakt, że on nie szuka też pracownika, bo widać było, że nie za bardzo chciał angażować dziewczyny do prac na gospodarstwie, pokazał im jak wszystko wygląda i to one decydowały, na co mają ochotę. Wracając do samych Piszczaków, czyli Izyjasi, to widać, że dziewczynom podoba się Kamil i że chcą z nim być. Mimo to nie zachowują się jak kandydatki Krzysztofa, tworząc obozy i próbując zabić kogoś wzrokiem, albo ciągając go po lasach o 12 w nocy. Nawet w stosunku do Justyny, próbowały znaleźć z nią wspólny język, ale że ją od czytania bolała głowa,
to nie ich wina. I za co prawda jest trochę bardziej infantylna i głośna. Ja to mówię taki typ przedszkolanka i pewnie bez jej obecności Joanna byłaby znacznie cichsza i mnie rzucałaby się na wszelkie maszyny, które zobaczy na podwórku Kamila. Zwłaszcza, że Asia, jak mówiła w drugim odcinku, sama pochodzi z dużego gospodarstwa. Jej rodzina ma ponad 200 hektarów ziemi, więc wie, co z czym się je. Umiała też obsługiwać różne maszyny, co przecież zdziwiło samego Kamila. I co prawda mówiłam wam w jednym z filmów, że Kamil widziany był na targach rolniczych z Izą, ale widocznie byli tam koleżeńsko, albo plotka okazała się być nieprawdziwa, bo Kamil z dwojga dziewczyn finalnie wybierze Joannę. I to być może już w tę niedzielę, bo w końcowym zwiastunie kolejnego odcinka widać było, jak chłopak pociesza zapłakaną Izę. Kilka osób ze wsi Kamila potwierdzało informację, jakoby Kamil i Joanna byli razem, mówili też coś o oświadczynach. Zważywszy na to, że Asia miała już wybraną księżniczkową suknię ślubną, z pewnością nie zostaną one odrzucone. Podobno po nagraniach Asia miała przebywać u Kamila przez długie tygodnie i do tej pory są widywani razem w okolicy na spacerach. Para miała zbytnio też nie kryć się ze swoim uczuciem. We wsi mówi się też, że Kamilowi się trafiła dziewczyna z hektarami. Na Instagramie, gdzie Kamil ma profil zamknięty z trzech dziewczyn, śledzi go jedynie Asia. Ponadto na profilu dziewczyny widać, że jest zakochana i jest w związku. Sugerują to wyraźnie opisy. Ponadto niektórzy widzowie zauważyli, że jakieś ze zdjęć Asi zostały zrobione w samochodzie Kamila. Zaś z pofinałowych plotek słyszałam, że byli razem na finale i że wszystko u nich jest git majonez. Także wychodzi na to, że Kamil faktycznie znalazł miłość w programie i że szykuje się drugi ślub, bo pierwszy mimo wszystko raczej będzie Krzysztof z Bogusią. Zwłaszcza, że ślub pasujący do księżniczkowej sukni szykuje się pewnie trochę dłużej. Dziewczyna zapewne ma jakąś wizję wymarzonego ślubu, skoro ma już wybraną suknię i tylko Kamila jej do tej wizji brakowało. Wychodzi więc chyba na to, że dla produkcji Rolnika to była niezwykle owocna edycja. Chyba tylko w czwórce były jeszcze dwa śluby, z tym że tam Piotr wyciągnął swoją kandydatkę jak z rękawa i u nich ten ślub był kilka lat po narodzinach ich syna. Tutaj zaś nie tylko obaj rolnicy poznali dziewczyny w programie, ale i śluby wydają się być szybsze. Pozostaje tylko życzyć zakochanym szczęścia i wytrwałości. No i dużo dzieci. Dajcie znać w komentarzach, czy waszym zdaniem Asia i Kamil pasują do siebie i czy wyprawią najhuczniejszy ślub w historii Rolnika. No i dajcie łapkę w górę, żebym wiedziała, że oglądaliście. Znak pokoju i bye bye.